Dzień dobry moi drodzy, w tym odcinku będziemy przemieszczać oddzielną flotę, troszkę już przemieściłem poza kamerą, ale moi drodzy, jako że chcę pokazywać przynajmniej większość gameplayu, to pokażę wam również, moi drodzy, to. Widzę, że nasza stolica już daje 6000 dochodu, bardzo ładnie. Co się zbudowało, tutaj się zbudowało pola, poproszę za te rynek, który jest zbudowany w Brunei, poproszę za te karczmę. Moja dzielna flota. Rocznik Żwirafy zmierza do celu. I tutaj będziemy mieli taki, jakby to wet pierwszy przyczółek do dalszej ekspansji. I pytanie, czy uderzać na tą wyspę, czy nie uderzać. Niezłym dowódcą jesteś, ale to ty też niezły. Pierwsza armia krucjaty się pojawiła. Dobra, sieć kopalń się zbudowała. W takim razie drogi zwiększą nieco handel. Dzielnej bohaterskie floty, z których każda zawiera pełną armię, są coraz bliżej celu.
jakby ta jedna armia tej całej krucjaty dostała w pysk. Coś mi się zdaje, że tak właśnie było. Na powrót mamy 90 tysięcy. Dobra, sprawdźmy, gdzie się coś nie buduje. A powinno. Tu się rzeczy nie budują, a powinny. Bo się mieścina rozbudowała. Tu karczma i widzę, że możemy rozbudować miasto na jeszcze wyższy poziom. Tu jest zbudował rynek, więc może postawmy ratusz miejski. Pytanie, czy na tych wysepkach są jakieś mieściny? Tu raczej na pewno coś jest. No i potem, moi drodzy, celem moim będzie ten oto kontynent. Tu są dwie frakcje, które mam nadzieję pokonać. Zbudowali się kopalnie, buduj port, zbudowali się drogi, buduj najlepsze pola.
to jest budowa ratusz miejski, więc teraz obkarczmy. I przy okazji przelećmy się po miastach, czy wszędzie się różne ciekawe rzeczy budują. Wygląda na to, że wszędzie się różne ciekawe rzeczy budują. Jakaś frakcja zhołdowała inną frakcję. Uła! Ile turbin mi pozostało? 1500. Hades się jeszcze rozwinął na jeszcze większe miasto. Co możemy tutaj teraz zbudować? Uła, same fajne rzeczy. Buduj lepsze pola. Klasyczne przelecenie się po miejscowościach, czy gdzieś się coś nie ulepszyło, nie ma czegoś do budowy. I wracamy do mojej bohaterskiej floty, która płynie, płynie i dopłynąć nie może. A tutaj, jeżeli ktoś chce przyoszczędzić, rozwiązując sobie flotę, to będzie miał, jakby to powiedzieć, wielki problem. Bo później nie będzie miał możliwości ekspansji. No już niewiele tur zostało do desantu, panie i panowie. A ty kim jesteś? Wiedźmą. Pojawiła mi się w Hellrog, a nie chcę, by mi burzyła porządku społecznego. Porządek społeczny ważna rzecz, trzeba go pilnować.
Dobra, twoje zadanie. Bern we heretyk. Dobra, gdzieś się karczma zrobiła, grubo opactwo. Kończmy turę. Niedługo lądujemy naszymi armiami. Nie mam interesu politycznego w blokowaniu tego portu. Dobra, nim się rufę tymi armiami, to zaczekam jeszcze dwie tury. Bo wiecie co? Teraz niech się stanie światło. Czyli tu są ogry, tu nie ma żadnych
miejscówek. Tu jest rebelianckie miasto Trakonia. Ale weź nasrał kupcami. Kupcy, 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 więcej kupców. I zgaduję, że wojujecie ze sobą. No cóż, rad nie rad byłbym was pogodzić. W tym razie z kim się biją łogry? Oto jest pytanie. Nie wiem, ale w każdym razie się tutaj jest dość daleko i raczej zakładam, że nie przepłyną tego odcinka. Co jem? Jeszcze mi powstał heretyk. Dobra, warehouse, buduj lepszy port.
dalej, w następnej turze się dropujemy. O, możesz tutaj mieć najemników. Co? Lol. Czy widzicie, kto tu stoi? Na tym T-Rexie? Nie, Godzilla, ja jasne. Missile Attack 28, recruitment. LOL, moi drodzy, lol, 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 to jest takie trolololololol. Może nawet sobie zrobię taką trolololol armię. Dobra, skoro wiedźmy nie możesz, to może heretyka dojedziesz. O! Purg gotowe do ulepszenia. Jesteś bezużyteczny. Dobra, to w tym odcinku postarałbym się zdobyć pierwszy taki przyczółek. Dostał jakąś armię w prezencie? Second Cryptic Spaceship Craft. Nie, nie widzę. A jak to wpływa na moje finanse? Jestem 11 tysięcy w plecy.
słyszałem jakieś machiny kroczące. Nie mogę sobie niestety na to pozwolić. Brzmi to fajnie. Wygląda to fajnie, ale nie mogę sobie na to niestety pozwolić. Wy generałowie macie jedno zadanie, uniknąć haniebnej śmierci. A ja już posyłam po was flotę. No i tak jestem 5 kafli na minusie? Czemu? Czyżby jeszcze coś mi się zdropowało, zrespiło i tak dalej? Nie, nie widzę. Dobra, pytanie, co wy macie za gwardię? A, bo tu mi się jeszcze dwie armie zrespiły. To stąd te 5 kafli na minusie. Ewidentnie gra chce, żebym prowadził tutaj ekspansję. Ale gro, moja droga gro, po kolei. Widzę jakieś maszyny kroczące z rakietami. Nie prosiłem gro o to. Ale wy jesteście dobrymi generałami. Spróbujcie
jakoś dotrzeć tu. Staram się was zabrać. Dobra, ty powinieneś sobie spokojnie poradzić. A waszym zadaniem będzie owieryczkować tę wyspę. Dobra, stabilność finansowa uratowana, można by rzec. Dobra, doki się zbudowały. Dobra, myślę, że to byłoby na tyle. Do zobaczenia. Cześć.